świadomość kontaktu i powiązań, nawet w łańcuchu pokarmowym z młodszymi braćmi, zwierzętami, ale chodzi o umiar, o świadomość, o to, żebyście Państwo nawet robiąc zakupy przedświąteczne, nawet kupowali tyle, ile Wam potrzeba, nie w nadmiarze, nie za dużo, ale właśnie z szacunkiem do tego rodzaju pokarmu, a jednocześnie oddając, tak mi się wydaje i to chyba sprawiedliwe, cząstkę swojej uwagi, energii i wsparcia właśnie dla reszty stada i dla innych braci mniejszych. Ja myślę, że bardzo dużo, no przede wszystkim gdyby każdy zwrócił uwagę, skąd pochodzą jajka, z jakiego systemu chowu kupując je na święta, to już będzie bardzo duży sukces. Naprawdę zwróćmy uwagę na to, żeby jajka pochodziły z chowu ściółkowego. Po prostu chodzi o humanitaryzm do samego końca. Nikt nikogo nie namawia do wegetarianizmu. Jest to wybór każdego człowieka, ale chodzi o właśnie ten humanitaryzm do samego końca. Jeśli mamy możliwość wyboru kupić jajka z chowu ściółkowego niż klatkowego, dokonajmy tego wyboru, ulżymy części zwierząt. Również proszę Państwa, przy tej adopcji, o której przed chwilą mówiła Pani Grażyna i Pan Dominik, będziemy jeszcze do tego tematu powracać, w jaki sposób to ten cały proces wygląda. Więc pierwsze dzieci, które już zostały zachęcone do tej akcji, no i zaangażowały w to całe rodziny, które przejmują adopcję ze swojej strony, taką propozycję złożyły nad jakimś zwierzątkiem. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie zapytały o to, że chcą się opiekować najbardziej potrzebującym zwierzątkiem, nie najpiękniejszym. Co Panie Dominiku, dla mnie, Pani Grażyno, było i mieli Państwo czymś wspaniałym, że reakcja dzieci jest właśnie taka od serca, że jeżeli już pomaga, to właśnie tym, którzy naprawdę potrzebują. Tak, no my mamy takie doświadczenia, że czasami mówię, że niestety te konie, które już odżyły, są piękne, ładne, no jakoś nikomu nie potrafią wpaść w oko, a głównie te stare, schorowane, no był u nas świętej pamięci Kostek, który utrzymywał jeszcze 4 konie, bo miał tylu sponsorów, po prostu wszyscy go kochali, ale to był jeden z naszych, jakby, jak ja to nazywam, uczłowieczonych zwierząt. Dosyć śmieszny, bo nawet wchodził do domu. Tak, dokładnie. Pani Grażyno, Pani również ma duże doświadczenie jako terapeutka, w jaki sposób te relacje między ludźmi, a zwłaszcza między dziećmi, i to często chorymi, a zwierzętami, potrafią cudownie wpłynąć i na zdrowienie, i w ogóle na odświeżenie, na uwznieślenie ducha. A przede wszystkim to jest to, co zauważyłam nie tylko jako terapeutka, jeśli chodzi o uzdrawianie, ale i nauczycielka. Często właśnie w tej pogoni, o której mówimy, rodziców za utrzymaniem rodziny, za, no, skąd nie jest to aż tak do końca złe, za udostępnieniem, prawda, jakiegoś tam poziomu życia, nie mają oni na tyle czasu, żeby się zająć swoimi małymi dziećmi. I te właśnie zwierzaczki, te koty, te psiaki, one są taką formą zwierzeń własnych, wewnętrznych, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle. I zresztą bardzo często zachęcam rodziców właśnie do adopcji, jeśli ktoś może na miejscu, żeby pójść nie do jakiegoś tam punktu, gdzie są jakieś tam rasowe zwierzęta, tylko właśnie pójść do schroniska i wybrać sobie kotka, czy wybrać sobie pieska. I szczerze mówiąc, część tych ludzi, jak później do mnie odzwaniają, mówią, że dokonali takiego wyboru też właśnie w myśl, że wzięli najbardziej poszkodowane, bo stwierdzili, że nikt inny im nie pomoże. Także ja się z tego cieszę, poza tym nie zapominajmy, że w terapii naprawdę, jak już tłumaczyłam to w poprzednim wywiadzie, koty i psy mają specyficzną aurę, która nam pomaga. Ja się tylko cieszę też z własnych zwierzaków. Ja mam 6 kotów, zawsze jest taki dochodzący, i wszyscy moi bliscy i znajomi zawsze mówią, my chcielibyśmy być kotem u Ksintalów. Panie Dominiku, jak wygląda taki proces adopcji? Co trzeba zrobić i jak to wygląda technicznie? Przede wszystkim trzeba wejść na naszą stronę www.przystańocalenie.pl. Tam w dziale wspierają nas są wypisane zwierzęta, które szukają opiekunów wirtualnych. Wybrać sobie jakiegoś zwierzaka i w tym momencie dowolna wpłata, która jest dokonana, gdzie w tytule wpłaty jest zaznaczone imię tego zwierzęcia, przy cyklicznie powtarzających się wpłatach, no osoba, która przekazuje te środki, zostaje dopisana
na naszej stronie jako właśnie opiekun wirtualny. Oczywiście też zapraszamy serdecznie rodziny, bo i takie sytuacje mają miejsce, że przyjeżdżają do nas całe rodziny odwiedzać swojego zwierzaka, po prostu pobyć z nim troszeczkę. Czasami są to jakieś niespełnione marzenia, brak możliwości lokalowych, żeby faktycznie mieć swojego zwierzaka u siebie w domu. Jest nas na przykład taka mała dziewczynka, która ma 14 lat, mama ją przywozi, ona ma u nas jakby swojego psa. Nie może mieć w domu, nie znam przyczyny, ale po prostu przyjeżdża tego psa, za każdym razem przywozi mu obruszkę, jakieś tam smakołyki, zabawki i po prostu cały dzień spędzi, mama siedzi w altance, a córka siedzi w końcu z psem. No. Jest z tego powodu bardzo szczęśliwa i rodzice to tolerują i to już tak uznali, że to jest po prostu jej piesek. No, no i podobnie jest z końmi, których, na posiadanie których i możliwości w ogóle obcowania z nimi w pobliskiej gdzieś odległości jest utrudnione, więc tutaj ta wirtualna adopcja. Czasami właśnie są sytuacje, że ktoś takie zwierzę, ale również i inne, bo też naszej świętej pamięci Heidi też miała swojego opiekuna, który do niej przyjeżdża. Była to duża świnia, no, która ważyła ponad 350 kilo i ona też na swój sposób dawała odczuć, że bardzo jej zależy na obcowaniu z ludźmi i ta osoba, która też przyjeżdżała, odwiedzała ją, Heidi wręcz uwielbiała, jak ją ktoś tam pocochał za uchem, prawda, no była wtedy bardzo szczęśliwa i to jest taka dodatkowa doza miłości, no i też to, że te zwierzęta, myślę, że gdzieś tam czują, że ktoś o nich po prostu myśli. No właśnie, na ogół się zna z doświadczenia bliższego czy dalszego, ale każdy się spotkał na pewno z przyjaźnią, z kotem, z psem, z koniem. Jak wyglądają przyjaźnie właśnie z kózką, ze świnką, z krową? Bo to też przecież takie same przyjaźnie jak ze zwierzętami wcześniej wymienionymi. Tak, no nie ze wszystkimi taka przyjaźń jest możliwa, no niestety, no pewne zwierzęta mają na tyle barierę lub psychiczną, myślę, że może ze złego traktowania, że jednak nie dają się na tyle przekonać. No ale są zwierzęta, które naprawdę są ulubieńcami, szczególnie tutaj to widzimy po licznej młodzieży, która do nas przyjeżdża w ramach wycieczek szkolnych, gdzie prowadzimy edukację tej młodzieży, że niektóre zwierzęta przepadają za nimi, a to widać, że młodzież od razu garnie się też do nich. Po prostu te zwierzęta dają się im głaskać, oni się od razu do nich przekonują i potem się okazuje, że nie przyjeżdżałem na wycieczkę, tylko przyjeżdżałem do konkretnego zwierzaka, żeby jego odwiedzić, zaraz się o niego pytałem i wszyscy zaraz do niego biegną. Także są takie zwierzaki, które naprawdę dadzą się lubić i to z każdego gatunku, jak i świnka, jak i koza, no może to sami gorzej, bo jakoś jeśli chodzi o nasze owce, to nie ma z nimi większego kontaktu, ale myślę, że być może kiedyś się trafi jedna, która odejdzie od tej reguły, która u nas została, jeśli chodzi o owce. Ja pamiętam swoją pierwszą nauczycielkę w życiu, nazywała się pani Zofia Łysak, która ogromną wagę przyjmowała właśnie do tego, żeby zaprowadzać nas przede wszystkim do lasu, uczyć odróżniania drzew, obcowania z naturą, jedzenia, takiego piknikowania na łonie natury i opiekowaliśmy się, pamiętam, na zmianę, jak tam w życiu się trafiało, bo była przez wiele lat naszą wychowawczynią, jakimś zwierzątkiem w klasie i cała klasa bardzo dużo uwagi, miłości i takiej właśnie troski i opieki przelewała na to zwierzątko. Pamiętam takie dzieci z trudnych rodzin, które również były w szkole, jak dużo czasu czy z chomikiem, czy z królikiem potrafiły spędzać. Wtedy nie rozumieliśmy, dlaczego tak jest. No, wydawało nam się, że no, może mają więcej czasu. W każdym bądź razie, mili państwo, po latach z tego, co pamiętam, ja nie pamiętam, czego nauczyła nas w większości pani Zofia Łysak, poza tym, że no, chyba dobrze czytaliśmy i te pierwsze przedmioty opanowaliśmy dobrze, ale to jej serce. Myśmy chodzili za nią dosłownie jak kurczęta za kwoką. Była to cudowna nauczycielka, ale człowiek przede wszystkim, dbający o relacje.